Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy szukać skarbów, tym oto wykrywaczem metalu. Jest to druga część. Ostatnio właśnie sobie szukaliśmy, ale znaleźliśmy same jakieś druty i no niefajne rzeczy, folie. Może dzisiaj uda nam się znaleźć coś lepszego. Wybrałem się w trochę inne miejsce. Na moim kanale są dwa filmy o tym wykrywaczu metalu. Kosztował on 150 zł. Dzisiaj tutaj razem z Bartkiem szukamy sobie różnych ciekawych rzeczy. I już mamy pierwszy sygnał. Więc wykopiemy tutaj, zaraz zobaczymy. Co jest, ale cię za tego? Tutaj jest to obrośnięte mchem. Dobra, weź tak na razie nie głęboko. I trzeba zobaczyć, czy po prostu to widać. A jak nie, to po prostu kopać głębiej. Jednak tutaj jeszcze trochę głębiej to jest. Więc kopiemy dalej. I mamy tutaj taką nakrętkę, była. Jako pierwsze znalezisko, no to niestety najlepiej nie jest. Może znajdziemy coś lepszego. I idziemy sobie dalej, będziemy tędy wzdłuż iść. Mam nadzieję, że tylko śrubek samych nie znajdziemy. O, jest sygnał. Tutaj też ten sygnał był bardzo mocny. Czy coś widać na wstępie? Chyba nie. To są same korzenie. Tutaj jakaś folijka, a śmieci tu jest pełno. Może to o, nie gdzieś to? Tutaj, weź tego. Ewidentnie tutaj w tej bryle gdzieś jest. Trzeba ją rozdrobnić. Zaraz pójdę po rękawice i sobie to na spokojnie przeszukamy, bo tutaj jest dużo sygnału. Dobra, najprawdopodobniej to była ta folia właśnie. Dobra, jesteśmy tutaj dalej. I tutaj mamy sygnał, też dosyć mocny. Może to nie będzie kolejna folia, chociaż mam taką nadzieję. O, jest coś. Znaczy to chyba kawałek blaski jakiś. Nie, drewno. Niestety. Zaraz to sobie przeszukamy. To jest jakiś metal? Nie. Niestety. Dobra, to była taka blaszka kwadratowa. Chociaż nie drut, ani nie śrubka. Coraz ciekawsze rzeczy znajduję. Może niedługo znajdę nawet jakąś monetę. Tutaj coś wykrywa ewidentnie. Sygnał kolejny. Koło starego pniaka. O, mamy śrubę. Wreszcie jakaś fajniejsza zdobycz. No, nie, to chyba... No tak, śruba. Przynajmniej nie folia, więc coś grubszego. Wiadomo, że ten wykrywacz działa. O, i jest coś jeszcze chyba, a nie to drewno. Po chwili szukania znaleźliśmy pierwszy raz alarm na zielono, więc to może będzie coś lepszego. Na razie tak tylko lekko, nie głęboko. A weź tak, to może być płytko gdzieś tu. Chyba nic nie widzę na pierwszy rzut oka. Na zielono to może być jakaś blacha, bo tak samo szpadel nam pokazywało. Na razie same robaki. Dobrze, że sobie wziąłem te rękawice. O, jest! Ha. To jest od prysznica jakiegoś, czy coś takiego. Ale no jest z jakiejś takiej blachy, więc z innego materiału. Chyba taka właśnie przejściówka od jakiegoś prysznica. Coraz lepsze te znaleziska. Szukamy dalej. Na chwilę czasu ja tam sobie zostałem i zakopywałem, a Bartek znalazł takie właśnie coś. Na początku myślał, że to moneta, ale to jest uszczelka metalowa, więc kolejne śmieci. Zaraz pójdziemy w inne miejsce. Dokopaliśmy się właśnie do czegoś większego, a mieliśmy już iść z tego miejsca. No weź tak postukaj. O, słychać właśnie. To może być jakiś większy kawałek blachy. I jest on głęboko, dosyć. Jakieś sznurki tutaj też wystają. I kolce? Coś tutaj. Dobra, wykopiemy to zaraz. Okazuje się, że to było takie większe kółko jakieś metalowe. Bardzo cienkie. Dobra, idziemy w inne miejsce.
Mamy tutaj kawałek do przeszukania. Może tutaj coś lepszego znajdziemy. Chociaż mamy taką nadzieję i nie tracimy. Na początku przejdziemy po tej drodze tam w dół i może bliżej lasu też poszukamy. O, i tutaj mamy pierwszy sygnał już. Chyba twardo jest po prostu. Chyba, że coś jest metalowego właśnie. Chcę słończyć, bo się na wiele być spadla. Ostatnio nagrywałem sam, więc gorzej mi było ustawić kamerę. Kamienie. No to będzie ciężko kopać. No niestety. Może... O, jest coś. Jest? O, jakaś... płytka. Weź to, padlę. Idzie, powoli. A, kawałek płytki po prostu. No, ta kafelka. To nie było metalowe, tylko ceramiczne, więc kopiemy dalej. Coś tutaj jeszcze musi być. Ziemia jest twarda. O, coś czuć pod szpadlem. Nie, to nie to. Coś tutaj jest. A więc znaleźliśmy gwoździa. Bierzemy się chyba tam kawałek dalej teraz szukać, bo tutaj jest blisko drogi. I mogło być właśnie takie śmieci. Idziemy. No, tutaj po chwili znaleźliśmy kolejny sygnał. Jesteśmy w dole takim jesteśmy tutaj na tej drogi. I kopiemy. Też są kamyki, twardo jest. Dokopałem się do kolejnego gwoździa. No więc na razie lipa z tymi zdobyczami. Idziemy jeszcze w tamto miejsce, za drogę, jako w ostatnie miejsce. Tam już Bartek idzie sobie z łopatą. Biorę wykrywacz i idziemy. Jeszcze nagramy wam przebitki z drona, żebyście sobie mogli zobaczyć, jak to wszystko z góry wygląda. Na razie tutaj żadnego sygnału niestety nie ma. Kierujemy się powoli w tamtą stronę. Tam są parę opuszczonych miejsc, ale tam nagramy kolejny odcinek, więc subskrybujcie. Napiszcie komentarz, czy taki format filmów wam się podoba, taki content. A dłuższe filmy są w każdą sobotę o 18:00. Więc subskrybujcie. Po chwili kopiemy tutaj. Wykrywacz jakoś dziwnie zaczął wariować i się świeci na dwa kolory. Jakieś dziwne pole magnetyczne tutaj musi być. O, coś chyba tutaj jest. Może po prostu jakieś rury. Mam nadzieję, że nie. Dokopaliśmy się do takiego kawałka blachy. I to byłaby już ostatnia rzecz tego odcinka. To by było na tyle. W następnym może pójdziemy tam gdzieś dalej. Cześć!